Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Ja proponuję, żebyśmy zachowali stary porządek i przegłosujemy. Kto jest za porządkiem, żeby jechać kamionki, serdeczna i drogi? Proszę o podniesienie ręki do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć. Kto przeciw? Jest. Raz, dwa. Dwa przeciw. Kto się wstrzymał? Czyli przegłosowaliśmy... Panie przewodniczący, ja mam pytanie. Co za pięć minut, co pana zwali, żeby tam zajechać i zobaczyć jeszcze przed oddaniem tej drogi? No ja tego nie mogę zrozumieć. Co to za wielki problem? 5 minut. Pojechać i zobaczyć, jak jest to zrobione. Znaczy mi się wydaje, że to trzeba zorganizować oddzielny... Ale to jest 5 minut z drogi zjechać, tylko i zobaczyć. Jest to świadomość. Pan, to jest po drodze. Ale godzinę trzeba. Jaką godzinę? Przejść całość. Nie trzeba całości, ja tylko wam pokażę, jak tam jest przy samej plaży zrobione. I zobaczycie, jak to przy tych tarasach... My w tej chwili nas mogą nie wpuścić na tą budowę. Poważnie. Jak wy uważacie? Jak naprawdę to nie ma sensu. Dobrze przegłosowaliśmy. Dobrze. Myślę, że jedziemy starym porządkiem. Dziękuję. Wychodzimy do... Jako komisja stwierdzamy, że... Niezasadne. Przejęcie odcinka tej drogi jest niezasadne, bo tutaj jest to droga miasta, tam dalej droga znowu powiatu i powiat chce nam tą drogę kłopotliwo wepchać. I jako komisja stwierdzamy, że to jest niezasadne. Dobra. Wszystko. Koniec tego. Prawda? Popieramy. Tu zawsze lodowisko jest, bo tu wszystka woda tu wycieka. Inne zdanie by było, Marian, inne zdanie komisji było, gdyby ta droga się łączyła z drogą gminy. Tak. No, tak to się, a to jest tak, mieszkańcy, że taki odcinek w środku wyjdzie gminy. Potem i odśnieżanie i wszystko to, co są problemy. A swoich dróg i tak nie możemy ogarnąć, bo nie mamy telefon. Tak, czy nie ma? Mamy telefon? Bardzo fajnie, nie ma. Dobrze, dziękujemy. Na wizytacji cmentarza w kamionkach. Płot widzimy, nowy jest. Miejsca dużo. Mieszkańcy zadowoleni? No, zadowoleni mieszkańcy, Andrzej? Tak, panie rzeczy. Jak zwierzyna chodziła po grobach, to no, no, to jest różnica, jak nie było ogrodzone, a teraz już. Daleko tam jest? Daleko, za górkę. A ja mam uwagę, że nie ma znaku, gdzie ten cmentarz jest. No, oznakowania, gdzie by się przydało. Moim zdaniem. No. Nawet z drogi, prawda? Że od drogi, żeby tak, nie szukać po Google Map, jeśli ktoś nie wie. Nie każdy może. Tylko żeby były znaczki takie gminne te. No. Miron wyprowadził nas tam w drugą stronę. Tak. Ale na 98%. 90%, a potem 50%, a potem mówi zawracaj. To my już trochę dróg objechaliśmy. Lesiu, masz szczęście, że kamera, bo mi ci coś powiedział. Ale to my wizytowaliśmy drogi. Tak, tak. No Miron, dobra, to uwag nie ma? Nie ma więcej. Kończymy? Nie ma. Kończymy. Jedziemy dalej. Tak, tak. Dziękujemy bardzo. Jedziemy. Trzeba było jechać tym samym szkarówką. Tam dwa razy zrobić przewężenie w lewą stronę. Dobrze. To jest tak tego, to tak się robi? No bo tak powinno. No jak to wygląda? Zmywa się z zewnątrz, ewentualnie w prawo wszystko. Jak to? Ja bym w życiu tak nie zrobił. Ani na podwórku, ani komuś, jakbym miał za to zapłacić. No. A to nie jest jedyne miejsce, gdzie jest tak zrobione. Jest wiele. Dobry, dzień dobry. Miało wszystko zgrać.
20 cm spokojnie. To mówiłem o tym skoku. No jeżeli to jest ścieżka rowerowa, no dziecko nie daj Bóg jak tu spadnie. No to trzeba będzie tu pewnie jakieś barierki postawić. Druga rzecz tam, zobaczcie. No. A tutaj no, jak no. Tu możesz obniżyć, bo tutaj to nie jest skos i tak jest skos. Nawet tam zobaczcie te schody. Są pokończone jakoś tak dziwnie. Następny trzy skotki i w prawą stronę to taki zjazd. To też jest taki jakoś. No, możemy podejść tam zobaczyć. No i to jest takie. Nie wiem co tam będzie, doniczka wstawiona, czy co tam będzie wstawione. Widzisz to z lewej strony? No. To też niepotrzebne takie skoki, czy to są blokady, które można było dojechać do równego. To tak. No. No. Słuchaj, tak trzeba będzie zablokować, bo zobacz, teraz jest troszeczkę skosem, ale tu samochodami już tu aż dojeżdżają. Aż tu dojeżdżają samochodami. Ale tu nie będzie ruchu. No, nie będzie, no ale dopóki nie było z tego, to aż na tym nawet. To jest Tomek nie tam. A jak te kosze obróżnić? Jak samochody nie wiem. A to i to, a jak wynieść? Obsługa była, tym się będzie. Ale którędy? Ścieżką rowerową? No jak po ścieżce rowerowej? I tutaj? Na tym, na podjadą? Na tą? Po ścieżce rowerowej? Nie, ale tu wjadą też? Na te deski? Tu? Będzie ustawiamy. Ja tego projektu nie robiłem. Nie, no właśnie dlatego wiesz, jeżeli to miało się strach z tym, to o te dwie cechy. To nie o to jadę. Ale mówię, jeżeli tu obsługa, to niepotrzebnie jest tu zrobione. Ktoś się pomylił ewidentnie. Ktoś się pomylił, no. Ja bym w życiu tak nie zrobił. Tu naprawdę to powinno być stąd dotąd ułożone. To była ścieżka rowerowa oddzielona od pieszej. To byłby elegancki. To jest nieprawda. Ścieżka rowerowa jest zrobiona zgodnie z projektem. Ale to zawsze rowerami się, to właśnie z tej 10-metrowej rowerami się słuchą, to nie ma żadnych tutaj kolizji. No tak, chodzi o no ten próg tutaj jest jaki był, taki jest, myśmy tu podpowiedzieli, żeby zrobili ten schodek jeszcze, żeby to nie było takie przewyższenie. No dobrze, ale jak wyjechali tak wysoko, dlatego powstał schodek, a tam pod spodem był beton, rowerem, nie? Tomek. No. Czy jakieś dziecko spadnie, to jest jakiś tam kłopot, nie? Tym bardziej, że po prostu no ludzie wiadomo. Obniżyłby tu, to wtedy tu by schodek był, prawda? Mniej bolesny jak wiesz. No i teraz komu te ławki i tak dalej nie przeszkadzają? Logiczne jest to przecież, że jak jedzie ktoś rowerem z rodziną, no to chce później sobie usiąść, nie wiem, kawę wypić, herbatę, napój. No jest to zrobione, tak? Jak ktoś tu przyjedzie, my nie wyganiamy, jak ktoś siądzie się. I to tak szczerze powiedziawszy, to gdzie ławki z tej strony też nie można postawić. No nie ma, bo też to jest ścieżka gminna, nie? A nie, gdzie? No tu, to nikomu nie przeszkadza. Tu, po prostu, jak gdyby, tylko ten pasek, tak? A to nie? Teraz jest dosyć ważne. Tu jest płot. A można? Przecież tam w tyłu mówię. Bardzo, że był jakiś rozmowy. Co? Wystarczy zapisać. Ja tylko Państwu powiem jeszcze jedną rzecz. Już to wspominałem. Dlatego pytę taka wyraziło zgodę na to wszystko. To było od początku tego ustalenia, że teraz będzie. Tak. Oczywiście tak jak pan wspomniał, nie było nigdzie to zapisane, tak? Bo tak jakby prezesi wtedy tak uznali, że nie ma tak jakby potrzeby, żeby się to zapisywać, bo to są kolejne rowerowe. Dobrze, ścieżka rowerowa. Ale to sugerowałem ci na razie, ale to dla rowerzysty. No dobrze, ja liczę na to, że Wójt ze swojej obietnicy się nie wiąże, tak? Bo Wójt też obiecał, że postaramy się zrobić, żeby było wszystko w porządku, tak? Ja tak jak wyraziłem, no może to jest wcześniej, no może byśmy to tam na tym dogadali, ale dużo lepiej jest jak się widzi, tak? No, no, no dlatego w szkole, no, dlatego staram się, żeby ludzie przyjechali, zobaczyli, no, ewidentnie. Nie możemy wziąć na siebie
będzie na przykład na to, że Maciek mówi, że będziemy tu na koście. Ale i tak będziemy. Tak, czy będziemy, bo to w naszym innym interesie jest i w naszym interesie, żeby tutaj... Jest. Przyjedź tu, jak przyjedzie turnus z wózkami, zobaczysz, czy ty będziesz kazał tym ludziom przejść tam, czy tu. Będą jechać tędy i tak, czy ty nie pogonisz rowerem. Taka prawda, no. Tu najprawdopodobniej najlepiej by było chyba postawić tam znak czy handlarze, wykończy się ścieżka rowerowa, jest pieszo rowerowa. I wtedy jest każdy uważać, nie musi, że jest pieszo rowerowa. Co jest? Nie możesz, bo dopiero na stosowanie sprawdzić. Ale nie wiem, czy tam jest projekcie zapisane. Jest pieszo rowerowa. Cały czas jest pieszo rowerowa. No ja, a jak pieszo rowerowa. Dlatego pieszy nie, tutaj nie może być, wiesz, pomijany, że on musi zgodzić. Nie trzeba znak postawiać. Ale tu jest pieszo. Szukamy sami problemu. Po prostu nie. Słuchajcie, Krzysiek ma rację. Jest ciąg pieszo-rowerowy. Od nas tu jest sytuacja specyficzna. Wiedzą, od narożnika przejechał w tamtą stronę. I trudno już tutaj mówić o jakimś nieszczęściu pod tytułem, że ktoś tam kogoś przejedzie, tak? Nie, bo to tam już jest odwrotnie. Tak. Natomiast uwierzcie mi tutaj, jak jest tak zwana obrona turnusu. Przyjeżdżają dwa autokary, czego nie zmienimy. Po prostu na raz się wysypuje 140 dzieciaków, tak? One jak nam tutaj wparują, no to wszędzie będą. No tak, no. No i autobus przyjeżdża o godzinie 8 rano, oni wszyscy wychodzą, czekają 4 godziny, żeby się zapakować na łódki, tak? I to jest jedno wielkie obrażenie, tak? Dla nas to też jest oczywiście problem, bo jest wszystko za przeproszeniem. Zasrane, ubrudzone, przepaśnięcie i tak dalej. Tylko no my musimy z tym funkcjonować, bo z tego żyjemy, tak? No, proste. Także... Tu nie są znaki potrzebne, żeby z rowera schodzić, bo normalny rowerzysta jedzie, będą ludzie, zejdzie, przejdzie i siądzie, pojedzie. No. Nie, słuchajcie, ja też tak jak... Znaki na rowery by się przydały. Zrobienie... Znaczy my i tak zrobimy, bo my mamy wypożyczalnię rowerów. To i w waszym interesie. No oczywiście, że tak. My tylko chcemy troszkę elastyczności od gminy w jakimś tam sensie, żeby ten taras można, on tu nikomu naprawdę nie przeszkadza, a wręcz pomaga wszystkim. On to powinien być. A wręcz pomaga wszystkim, bo ludzie zatrzymują się rowerami, siadają na ławkę i tak dalej. On ten taras powinien być. Tu nie ma żadnej kulisy, że ktoś wyjdzie, kogoś uderzy, bo to zawsze może być i wszędzie. Czy to ścieżka, czy to chodnik, czy to jest wszędzie. My tu staramy się pilnować porządku tyle, ile możemy i będziemy to robić dalej, no bo nam na tym zależy, bo po prostu... To jest nasze priorytet, żeby tutaj był porządek. Nie, no jest to jakieś tam miejsce, już można powiedzieć, że się zrobiło kultowe, a my chcemy, żeby jeszcze bardziej było kultowe. Tak? Ja uważam, że jest dobrze wszystko. To jest jeden z najładniejszych ośrodków w Wielkasach, jak nie może w gminie. No i wszyscy powinni o tym dbać. My jako dzierżawcy... My jesteśmy otwarci, słuchajcie, tam mamy płot i tam już nie wejdziemy. Tak? Właściwie od 22 są bramy zamknięte i koniec. A my jesteśmy otwarci 24 na dobę. No, koniec i początek. Znaczy ja z tego co zrozumiałem, to chyba tu będzie jakiś, jest w planie połączenie, bo ma tak dalej biec. Tak, tak. Koła nie godzina. Także finał będzie super, tak? Natomiast no... Teraz też jest pięknie, co będziemy, co tutaj narzekać. No, jest trochę tych schodów. Ale może się ludzie nauczą chodzić po nie. Ale komu to przeszkadzają schody? Nie, znaczy to bez dwóch zdań, no mi się to tak jakby bardzo podoba, tak? Muszą być, żeby jakoś się trafić. No, tylko panie przewodniczący, z tymi pojemnikami też trzeba gdzieś je troszkę może schować. Nie, one będą zabrane. Nie, nie będą. No nie, to jest tak. One całkowicie są panu zmienione. To jest przy tych pojemnikach, to będzie wielki. My mamy swoje śmieci, mamy 5 pojemników, co tydzień nam wywożą. Mamy kierunkowskazy, gdzie śmieci się wyrzuca dla ludzi, żeby wiedzieli, gdzie te pojemniki są i tak dalej. Także my akurat próbujemy panować. No tylko to jest teraz wiadomo, że te śmieci to są ludzie... Znaczy teraz nie panujemy, bo wszyscy tutaj wynoszą. No bo widzą pierwszy ten, nie? Ale takie sprawy to da się uregulować. Nie, oczywiście. To co, będziemy jechać? Jedziemy. Tak. Zobacz. Dziękujemy za poświęcony czas. Wyjazdowy. Obejrzeliśmy i zamykam posiedzenie komisji wyjazdowe. I cóż, jedziemy. Dziękuję.